Nowy dzień to i nowe rage na moim kanale. Lecimy z odcinkiem, po którym wasze życie już nie będzie takie samo. W prawą rękę weźcie sobie swój ulubiony soczek i lecimy z najlepszymi rage'ami w Stumble Guys. Ja już nie mogę się doczekać, żeby wam je pokazać, bo jestem po prostu rozwalony. A ten odcinek dodatkowo będzie w nowej formule, bo to wy wybierzecie najlepszy rage tego odcinka. Wystarczy tylko, że każdy z was napisze w komentarzu numerek nagrania, które najbardziej wam się podoba. Możecie wybierać spośród 5 reakcji, także napiszcie w komentarzu numerek od 1 do 5. Jeżeli to zrobisz, to będziesz miał szansę zgarnąć 40 zł PSC, które możesz wydać na przykład na gemy. Zaobserwujcie mnie na Insta PrzemoPBG, do którego link jest w opisie koniecznie, bo tam do końca tego tygodnia pojawią się wszystkie wyniki. Jedziemy z tym śledziem. Jeżeli gdziekolwiek, kiedykolwiek, na przykład podczas drogi do szkoły spotkacie osobę taką jak ta, którą za chwilę zobaczycie, to czym prędzej uciekajcie, bo grozi to poważnym uszczerbkiem na waszej psychice. Bo tamtej osobie to chyba już nic nie pomoże. Najpierw ten ziomeczek bardzo głośno śmieje się grając w Stumble Guys i tak naprawdę nie wiem, z czego on się tak cieszy. Uśmiech z jego twarzy jednak szybko zniknął, gdy tylko dowiedział się, że przegrał. I nie potrafił przyjąć tej przegranej na klatę. Nie wiem, co on tam krzyczy, ale jego biurko jest zdecydowanie już na granicy wytrzymałości. Uderzył w nie tak mocno, że aż kamerka spadła. Ma rozmach, to trzeba mu przyznać. Tak dziwnego i śmiesznego rage'a jeszcze nie widzieliście. No przyznajcie się w komentarzach, że czegoś takiego jeszcze wasze oczy nie widziały. Moja diagnoza jest taka, natychmiastowa przerwa od Stumble Guys, bo ten stan może się zdecydowanie jeszcze pogarszać. Jeżeli chociaż raz nie zaśmiejecie się podczas oglądania tego nagrania, to ja pakuję walizę i wyjeżdżam z YouTube'a. Nie no, tęskniłbym za wami widzowie, ale muszę się wam do czegoś przyznać. Przez całe życie żyłem w błędzie. Tak, żyłem w błędzie widzowie. Bo ja już myślałem, że widziałem naprawdę dziwne rage w Stumble Guys. Ale to? Tego nie da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć. Oh my god, my god. What would you do it? What would you do it? What would you do it? O, i zobacz, od samego początku już się zgadzamy. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego drzesz te japę jak powalony? Poważny jesteś? Jednak on dopiero się rozkręca. A wy wiedzieliście, że w Stumble Guys dodali nową postać pieska? Bo chyba mnie coś ominęło. Ale po co się tak denerwować? Złość piękności szkodzi. Każdy z nas na pewno wiele razy przegrał w Stumble Guys, ale gdybym ja reagował za każdym razem tak jak on, to już miałbym chyba dziurę w podłodze na wylot. A tutaj to się płyta zacięła. Jakiś błąd. Błąd w Matrixie. Tytuł najbardziej zwariowanego gracza Stumble Guys trafia właśnie do ciebie. Gratuluję. Po odbiór nagrody zgłoście się do swojej mamy, bo wygraliście lód, żeby przyłożyć sobie do głowy. Dajcie znać, czy może ten rage podobał wam się najbardziej. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzu 2. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby nie denerwować się podczas gry w Stumble Guys. Trzeba być oazą spokoju, wyciszonym kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Jednak ten ziomeczek był zdecydowanie uschniętym kwiatem lotosu na niespokojnej tafli jeziora. Tego gościa aż wyrzuciło z krzesła i to dosłownie, bo nie potrafił przegrywać. Jednak to jeszcze nie wszystko, bo nie tylko krzesło tutaj ucierpi, tutaj już poważne narzędzia poszły w ruch. Na dodatek zaczął demolować cały swój pokój.
Niezły zadymiarz, jeszcze powinien świecę walnąć na krześle za donata. Słabe i do niczego jest niepotrafienie się przyznania do przegranej i przełknięcia tego po ludzku. Fajnie jest ciągle wygrywać, ale czasem trzeba przełknąć gorycz porażki po prostu. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo możesz zostawić subika z dzwoneczkiem na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to gorąco zachęcam, bo na 700 tysięcy dodam kozacką piosenkę o Stumble Guys. A jeżeli te nagrania, które do tej pory zobaczyliście, nie zryły wam dostatecznie bani, to poczekajcie i zobaczcie to. Bo muszę wam powiedzieć, że podczas otwierania spinów także może człowieka nieźle ponieść. Masz? O Boże, co ja zrobiłem w tej chwili? Nagrywasz? No i poniosło, oj poniosło tych dwóch chłopaków, którym udało się wydropić specjalnego skina. Macie szczęście, że i tak to przyciszyłem, bo ich krzyk był głośniejszy o milion decybeli. Ale jak widzicie, rage nie zawsze musi być negatywny. Ale lepszej reakcji nie można sobie wyobrazić i w tym momencie można poczuć się już spełnionym. A jak wasze wrażenia, może to właśnie na to nagranie oddasz swój głos? Jeżeli tak, no to czwóreczka w komentarzu oczywiście. A jeżeli wy chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, to wysyłajcie mi swoje reakcje na mojego Insta PrzemoPBG. Wrzućcie ją wcześniej na YouTube'a i wyślijcie sam link. Mówiłem wam, że na 700 tysięcy subów wydam super piosenkę o Stumble Guys, ale okazuje się, że ktoś już mnie ubiegł i nagrał prawdziwy uliczny kozacki rap z przekazem yo o Stumble Guys. Mamy mapę Titul Fal, ja nie lubię mapy tej, ona jest badziewna, lecz może nam się uda. Mówiłem, że piosenka z przekazem, tekst 10 na 10. Beat, mimo że go nie ma, 10 na 10. Bo rapuję tak dobrze, że tutaj żadnego bitu nie potrzeba. Jestem sobie raperem, rap. A nie dość, że rapuję, to jeszcze rage'uję. No szacun, szacun. Dawaj może jakiegoś fita nagramy, ja jestem chętny. Rapuję sobie, yo, 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 yo. Ja gram Stumble Guys, ja gram sobie w Stumble Guys. Ja gram Stumble Guys, może wygramy, a może nie, a może tak, a może... Tak, 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 gramy sobie w Stumble Guys, tak, przejdę to! No powiem ci, że szanse są zawsze 50 na 50, albo wygrasz, albo nie. Technika na uda, albo się uda, albo nie. Także pozdrawiam cię najlepsza raperko w Polsce, jak widzicie poprzeczkę mam naprawdę wysoko. Pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać numerek nagrania, które najbardziej wam się podobało. Oglądajcie filmy, które wam się teraz wyświetlają, koniecznie. Pamiętajcie także o subie z dzwoneczkiem i łapce w górę. Cześć!